korzeniu jest segą, który się wznosisz jako znak dla narodów. Przed tobą zamilkną królowie, a ludy będą się modlić do ciebie. Przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj. Szczęść Boże! Witam Was na kolejnym z naszego cyklu rozważań o antyfonach adwentowych. Dziś będziemy mówić o trzeciej wielkiej antyfonie, która wprowadzi nas w klimat nadchodzącego przyjścia Jezusa Chrystusa. Jest on tutaj nazywany korzeniem Jessego, ponieważ pochodzi z domu i rodu Dawida. Dalej słyszymy w tej antyfonie tekst z księgi proroka Izajasza, który zapowiadał przyjście Zbawiciela, Mesjasza, na którego czekali wszyscy Żydzi. Nazywa go tutaj dwoma tytułami. Mówi o nim jako o sztandarze, jako o znaku dla narodów oraz o tym, przed którym zamilkną królowie. Pierwszy odnosi się do tego, że Chrystus jest znakiem, tym, który wskazuje drogę, drogę wiodącą nas do zbawienia. Drugi mówi nam o tym, że zamilkną przed Nim królowie. Odnosi nas to do perspektywy, w której ludzie, patrząc na wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, widząc tylko po ludzku, nie rozumieją tego, co się stało. Dopiero w perspektywie wiary możemy odkryć ten zamysł Bożej miłości, który jest w tym ukryty. Boga, który chcąc dać zbawienie, wieczną radość ze sobą swojemu stworzeniu, staje się człowiekiem. I dzięki temu wielkiemu darowi łaski, który otrzymujemy, możemy razem z tekstem antyfony powiedzieć: przyjdź nas wyzwolić. Przyjdź nas wyzwolić z niewoli naszego grzechu. Już dłużej nie zwlekaj. Już dłużej nie zwlekaj z nadejściem Twojego Królestwa, na które wierząc w Jezusa Chrystusa oczekujemy. Oczekujemy, bo ma się stać naszym udziałem. A więc módlmy się. Przyjdź, Panie Jezu. Maranata. Nie zwlekaj. Czekamy na Ciebie. Niech Twoje Królestwo przyjdzie. Niech przyjdzie teraz.